W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o najstraszniejszych tsunami, które nawiedziły Ziemię. Pierwotnie chciałem zrealizować 10 największych tsunami, jednakże okazało się, że w XXI i XX wieku było 10 dobrze udokumentowanych tsunami, także te najlepiej udokumentowane Wam prezentuję w kolejności chronologicznej od najstarszych do najmłodszych. Ekwador 1906. Na początku było trzęsienie ziemi. Miało miejsce u wybrzeży Ekwadoru 31 stycznia 1906 roku, powodując zniszczenia i ofiary śmiertelne zarówno w Ekwadorze, jak i w Kolumbii. Szacuje się, że życie straciło tam od 0,5 do 1,5 tysiąca ludzi. Było to szóste pod względem siły trzęsienie ziemi w historii badań. Wstrząsy wygenerowały fale tsunami, obserwowane na całym zachodnim wybrzeżu Ameryki Środkowej, na Hawajach, w Japonii czy nawet w San Francisco. W hawajskim Hilo, nieoficjalnej stolicy tsunami, żywioł dotarł 12,5 godziny po wstrząsach. Nagły przypływ pokrył całe wybrzeże razem z torami kolejowymi. Tsunami wdarło się także w kanały połączone z rzekami Wailuku i Waioa. Na pobliskiej wyspie Kalui trzy fale nadchodziły 20 minut po sobie, każda większa od poprzedniej. Według rozbieżnych danych żywioł podniósł powierzchnię oceanu o 0,3 metra albo okazał się tak wysoki, iż przykrył starą przystań dla parowców i biegnącą wybrzeżem drogę. Messyna 1908. Tutaj również zaczynamy od trzęsienia ziemi, które miało miejsce w 1908 roku i okazało się jednym z najtragiczniejszych w historii. Śmierć poniosły w samej Messynie 83 tysiące ludzi, 55% mieszkańców. W mieście Reggio było to 20 tysięcy, w Palmi 1000. Liczne wioski i miasteczka zniknęły, gdy uderzyły fale tsunami. Po katastrofie zorganizowano wielką światową pomoc, w którą włączyła się m.in. Rosja, USA, Japonia, Chiny, Francja i inne kraje. Zbierano datki. Ówczesny król Włoch odwiedził z żoną dotknięte regiony kraju, które przez kilka pierwszych dni zostały niemalże odcięte od świata. Papież Pius X przyjął wielu rannych i bezdomnych do watykańskiego szpitala. Setki ludzi emigrowało do Ameryki. Przez wiele lat miasto było zupełnie opuszczone, a handel stał pod wielkim znakiem zapytania. W ciągu pierwszych godzin po katastrofie w mieście działy się dantejskie sceny. Z rozbitych więzień uciekali skazańcy, rozpoczęły się brutalne gwałty, napady, rabunki. Ludzie wpadali w panikę. Alaska 1957. Trzęsienie ziemi rozpoczęło się 9 marca 1957 roku. Epicentrum wstrząsów znajdowało się na południe od Andrenov Islands, należących do łańcucha Aletów. Zdarzenie to stanowi jeden z najsilniejszych wstrząsów sejsmicznych znanych sejsmologii. Na wyspie Adak trzęsienie ziemi spowodowało rozległe uszkodzenia infrastruktury, a także doprowadziło do wysokiego na 15 metrów tsunami. Na wyspie Unimak zniszczenia spowodowane głównie wysokimi falami tsunami objęły rejon portowych doków. 8-metrowej wysokości fale zerwały część rurociągów w zatoce Sand, a na przylądku Scotch zmyły do morza wiele budynków. Tsunami, przemieszczając się przez Pacyfik, spowodowały niewielkie straty w porcie San Diego w Kalifornii, za to duże zniszczenia, oceniane na 5 milionów ówczesnych dolarów, na wyspach Oahu i Kua na Hawajach, gdzie poważnie uszkodziły zabudowę dwóch osad. Wielkie trzęsienie chilijskie. Było to trzęsienie ziemi o magnitudzie 9,5, które nawiedziło południe Chile 22 maja 1960 roku o godzinie 15. Wstrząs wywołał fale tsunami, które uderzyły w wybrzeże południowoamerykańskie. Inne pokonały cały Pacyfik, uderzając w hawajskie miasto Hilo, oddalone o ponad 10 tysięcy kilometrów, a także wybrzeże Japonii.
Na Hawajach zginęło 61 osób, zaś w Japonii 122 osoby. Łącznie na skutek wstrząsu i fal tsunami zginęło 1655 osób. Ponad 2 miliony osób zostało bez dachu nad głową. Straty po trzęsieniu ziemi i tsunami oszacowano na 550 milionów dolarów w Chile, 75 milionów na Hawajach oraz 50 milionów w Japonii. Trzęsienie wielkopiątkowe. Trzęsienie ziemi, które nawiedziło południową Alaskę 27 marca 1964 roku. Wstrząs trwał około 3 minuty. Siła wstrząsu była tak duża, że doszło do znacznych przekształceń powierzchni ziemi. Wysokość niektórych poziomych przesunięć dochodziła do 15 metrów. Najwyższą wysokość fali tsunami odnotowano w niewielkiej zatoce Valdez. Miała 67 metrów. Trzęsienie ziemi odczuwalne było w położonym o 120 km od epicentrum największym mieście Alaski. Zginęło 9 osób, jedyne ofiary, których śmierć przypisywana jest samemu wstrząsowi. Pozostałe 122 osoby zginęły na skutek uderzenia fal tsunami, 106 na Alasce, 16 poza nią. Inne ważniejsze miejscowości Alaski, jak Kodiak, Seward czy Valdez, zostały zniszczone wskutek nałożenia się tragicznych skutków trzęsienia ziemi, tsunami, osuwisk ziemi oraz pożarów. Niektóre z miejscowości musiały być odbudowane od nowa, niekiedy w nowych, bezpieczniejszych miejscach. Fala tsunami dotarła też do położonych bardziej na południe wybrzeży Kanady i Stanów Zjednoczonych, niszcząc wiele nadbrzeżnych miejscowości. Papua Nowa Gwinea 1998. Trzęsienie ziemi miało miejsce 17 lipca 1998 roku. Skutkiem wstrząsu było powstanie serii fal tsunami, które po dotarciu do wybrzeży wyspy zabiły ponad 2,5 tysiąca osób. Trzęsienie ziemi spowodowało powstanie podwodnego osuwiska. Na wybrzeżach Papui, w pasie od laguny po miejscowość Malol, w tym samym czasie usłyszano serię głośnych, stłumionych eksplozji. Najpierw odgłos przypominający uderzenie pioruna, a 5 minut później ryk przywołujący na myśl odgłos nisko lecącego odrzutowca. Na podstawie relacji świadków ustalono, że odgłos ten przemieszczał się początkowo z zachodu na wschód, by następnie zawrócić i był słyszalny od lagun aż po okolice szkoły podstawowej Waitape. Najprawdopodobniej w tym samym czasie podwodne osuwisko poruszyło olbrzymimi masami wody, formując serię trzech fal tsunami, z których najwyższa liczyła aż 9 metrów wysokości. Większość z porwanych ludzi została całkowicie obdarta ze swoich ubrań, odnosząc przy tym rozległe obrażenia obejmujące zdarcia na skórkę i skóry na skutek tarcia piasku i żwiru niesionego falą. Wiele osób straciło kończyny lub zginęło w wyniku rozcięcia ciała o ostre, drewniane lub metalowe elementy zabudowań. Najwięcej szczęścia miały osoby wyniesione pierwszą falą na bagna za wąskim pasem lądu. Poza strefę bezpośredniego ataku dwóch kolejnych fal, część osób zdołała wdrapać się na dryfujące szczątki budynków i tam przetrwać. Pierwsza pomoc z zewnątrz dotarła na lagunę 16 godzin po zdarzeniu. Musiała minąć jeszcze jedna doba, bo akcja ratunkowa nabrała rozpędu. Jest to największa katastrofa naturalna w historii Papui Nowej Gwinei. Tragedię tę porównać można jedynie z wybuchem wulkanu Limington, który w 1951 roku zabił 3000 osób. Trzęsienie na Oceanie Indyjskim. Podwodne trzęsienie ziemi miało miejsce 26 grudnia 2004 roku. Według sejsmologów było to trzecie pod względem siły trzęsienie ziemi od roku 1900, od kiedy to prowadzi się ciągłe obserwacje sejsmiczne. Trzęsienie ziemi wywołało fale tsunami, które najpierw dotarły do wybrzeży Indonezji, a w ciągu kolejnych kilku godzin uderzyły wybrzeża kilku innych państw Azji Południowo-Wschodniej, a później także Afryki. Sięgające 15 metrów fale zniszczyły nadmorskie wsi i miasteczka, a także kąpieliska odwiedzane o tej porze roku przez zagranicznych turystów. Największe zniszczenia tsunami spowodowało na wybrzeżu Indonezji, Sri Lanki i Indii oraz Tajlandii.
Mniejsze zniszczenia odnotowano w Malezji, Mianmie, na Malediwach, Seszelach oraz w Somalii. Według bilansu publikowanego przez AFP liczba zabitych i zaginionych wynosi co najmniej 294 tysiące ludzi i nie jest to ostateczny bilans tragedii. Kilka milionów osób straciło dach nad głową. Wyspy Samoa 2009. Do trzęsienia ziemi doszło 29 września 2009 roku na wyspie Tonga. Moc wstrząsu określono na 8 magnitudy. Powstała w wyniku trzęsienia seria fal tsunami zabiła w całym regionie oceanii 192 osoby. Kilka minut po wstrząsie w wybrzeża Samoa uderzyły fale tsunami. Najwyższa z nich liczyła 3 metry wysokości. Chile 2010. Trzęsienie ziemi miało miejsce 27 lutego 2010 roku. Po trzęsieniu wydano ostrzeżenie przed tsunami, które obowiązywało w Chile, Peru, Kolumbii, Panamie, Kostaryce i na Antarktyce, a także na Hawajach i innych wyspach Pacyfiku. Tsunami wywołało poważne zniszczenia w portowym mieście Tulkahano oraz na wyspach archipelagu Juan Fernandez, gdzie co najmniej 4 osoby poniosły śmierć, a 13 innych uważa się za zaginione. Tsunami, oczekiwane na Hawajach i w Australii, nie okazały się niebezpieczne. Japonia i Rosja ogłosiły stan pogotowia i zarządziły ewakuację terenów nadbrzeżnych. Japonia obawiała się 28 lutego fal o wysokości ponad 3 metrów, jednak również i te obawy się nie potwierdziły. Indonezja 2018. Tutaj tsunami nie zostało wywołane przez trzęsienie ziemi, ale powstało na skutek erupcji wulkanu Anak w Indonezji. Miało to miejsce 22 grudnia 2018 roku. Około godziny 21.30 fale tsunami nawiedziły cieśninę sundajską, uderzając w wybrzeża oraz region Serang, niszcząc wiele budynków. W katastrofie zginęło co najmniej 437 osób, a 7 tysięcy odniosło obrażenia, zaś za zaginionych uznano 24 osoby. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, A to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!